W tym zadaniu mamy daną funkcję f określoną wzorem f od x równa się 1 przez x dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0. Musimy ustalić, dla jakiego parametru m liczby f od m, f od 1, f od 2 w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Czyli to jest pierwszy, to drugi, a to trzeci wyraz tego ciągu. Żeby tak było, żeby dane trzy liczby tworzyły ciąg geometryczny, to środkowy wyraz tego ciągu podniesiony do kwadratu musi być równy iloczynowi wyrazów skrajnych. Czyli w naszym przypadku, gdy weźmiemy to f od 1 i podniesiemy do kwadratu, to musimy otrzymać iloczyn f od m razy ten wyraz trzeci, czyli razy f od 2. To jest warunek na to, żeby te trzy liczby tworzyły ciąg geometryczny. Jeżeli tak będzie, to będziemy mieli ciąg geometryczny, no więc musimy sprawdzić, dla jakiego parametru m będzie zachodziło takie równanie. No to liczymy. f od 1 z naszego wzoru. Podstawiałem pod x 1, 1 przez 1, czyli mamy 1 przez 1 do kwadratu, czyli tak naprawdę 1 do kwadratu, czyli 1, ale to już w następnej linijce napiszę. f od m to jest 1 przez m, czyli napiszemy 1 przez m razy f od 2, no to będzie 1 przez 2. Czyli mamy 1, to się równa, tu wymnażamy. 1 podzielić na m razy 2 to będzie 2m, czyli mnożymy teraz to równanie stronami przez 2m. Otrzymujemy, że 2m równa się 1, czyli m to się równa 1 druga. No i to jest dobra odpowiedź do naszego zadania. Dla takiego parametru m te trzy liczby będą tworzyły ciąg geometryczny. Ponieważ pojawia nam się tutaj w trakcie naszych obliczeń dzielenie przez m, to żeby być jeszcze tak w 100% poprawnym formalnie, zwłaszcza, że to jest zadanie otwarte, to możemy napisać tutaj założenie, że m musi być różne od zera, żebyśmy nie mieli dzielenia przez 0 i żebyśmy w szczególności tutaj mieli pewność, że nie mnożymy równania obustronnie przez 0. No, oczywiście m, który nam wyszedł, jest różne od zera. Możemy tu napisać, że należy do dziedziny spełnia nasze założenie, czyli jest to dobre rozwiązanie tego zadania.